Jestem po 5 próbach samobójczych, nieskutecznych. Wszystko ma jakiś swój początek. Coś z nas pęka. Jedynym wyjściem okazuje się zgaszenie życia. Mój początek miał w domu. Przemoc w rodzinie. Brak akceptacji społeczeństwa, znajomych. Naśmiewanie się. Pierwszy pomysł na odebranie sobie życia, no, wziąłem z historii. Łaźnia rządzka. I podcinanie sobie żył, siedząc w wannie, nie? No, popełniłem w tamtym momencie, no, jeden błąd. Nie zamknąłem drzwi do mieszkania. Koledzy z klasy wpadli po prostu do mnie do mieszkania. Znaleźli mnie w łazience. No, raptem się nagłośniło. Wiele osób dostało medale policji. Się pokazali z dobrej strony. Ale te same osoby wcześniej nie chciały mi pomóc. Próbowałem z nimi rozmawiać. Nie otrzymałem pomocy od nikogo. Od znajomych. Ani od pedagogów w szkole. Podejrzewam, że oni widzieli, co się dzieje, ale nikt nie reagował. To dalej jest temat tabu. Nikt tego nie chce dotknąć, bo to jest problem. Nie lubimy mówić o niewygodnych rzeczach. Postanowiłem wyjść do lasu. Rozbiorę się, położę się gdzieś. Wytracę ciepło i po prostu usnę. Ale w pewnym momencie przychodziłem koło szpitala. Coś mi tknęło. Kazało mi idź i poproś o pomoc. Spędziłem noc na dziale zamknięty. Nie życzę tego nikomu. Nie byłem faszerowany żadnymi środkami. I to była najcięższa noc w moim życiu. Ludzie specjalnie chodzą do kina na horrory, nie? Kino, a pójście na ten oddział, spędzenie tam jednej nocy. Jeszcze tak strasznego filmu nie widziałem. Nie słyszałem. Nieludzkie jęki. Nad ranem, jak zobaczyłem ludzi, którzy w nocy krzyczeli, nie wiedziałem, czy czasem sam nie jestem w filmie, około zombie. I znowu kolejne razy wylądowałem pod opieką psychologa, tak? Psychiatry, który kolejny raz stwierdził, że do mnie nic nie dolega. Jestem zdrowym człowiekiem. I to nie powinno być. Szukałem godnego miejsca, gdzie by to zrobić z dala od ludzi, żeby nikt nie mógł mnie znaleźć. Moi najbliżsi znajomi, przyjaciele wiedzieli, że coś się święci. Zalarmowałem praktycznie całą Polskę. Szukali mnie. Mieli o to trochę do mnie wyrzutów, pretensji. Dlaczego wyjechałeś, a nie porozmawiałeś? Tak naprawdę nie chciałem nikogo bardziej obarczyć swoimi problemami. Wiedziałem, że inni mają swoje problemy. Po co dokładać im swoje? Ale tu siadłem na drzewie, przywiązałem linę. Nie ma żadnych urywków z całego życia. Nie przelatuje ci całe dotychczasowe życie przemyślenia. Nie, siedzisz ciszy. I tylko jest jeden głos. Zrobić to, czy nie? Tak czy się prześmieszczo mogę powiedzieć, że tak jak kiedyś się zrywało jakiś kwiat i się wyrywało listki, nie? Kocha, nie kocha, kocha, nie kocha. Siedzisz na tej gałęzi, o zimno.
Jak już poczułem zmęczenie, że mam dość siedzenia, jeszcze raz było zrobić, nie zrobić. I zatrzymałem się, nie zrobić. I wyjechałem za granicę. Po 14 godzinach jazdy samochodem non-stop. Człowiek ze zmęczeniem nie jest w stanie zasnąć. Więc podjąłem decyzję, 50 wódki, odetchnę i szybko pójdę spać, no. Bo ze zmęczenia nie jest człowiek w stanie zasnąć. Co się okazało? Ściąć ciało, ale nie tak jak powinno. Nie odcięło całkiem. Straciłem kontrolę nad własnym ciałem, nad tym, co robię. Zażyłem wtedy 9 gram paracetamolu. Ale to już się z tego ja przeraziłem. To już było poza moją kontrolą. To już było w mojej podświadomości. Tego już nie kontrolowałem. To nie była moja decyzja, świadoma. Doszło do uszkodzenia wątroby. Wylądowałem w szpitalu. Chodziłem do specjalisty, rozmawiałem. Specjalista stwierdził, że nie jestem całkowicie zdrowy, nic mi nie jest. Z perspektywy czasu, no, żałuję, że nie żyłem w zgodzie z samym sobą. Żałuję trochę, że jestem zbyt wrażliwy, że byłem zbyt wrażliwy niewłaściwie. Że otwierałem się na potrzeby innych, zapominając o sobie. Nie potrafiłem wielokrotnie stanąć przed lustrem i powiedzieć: no, Kamil, dobrze, że jesteś. Potrafiłem sobie spojrzeć prosto w oczy. Bo sam wewnętrznie robiłem przeciwko sobie. Nieracjonalne decyzje. To jest wspólny mianownik tych wszystkich historii. Bo jeżeli ty sam z sobą nie będziesz żył dobrze, to nikt ci nie pomoże. Te wszystkie bitwy, które się dzieją, to my nie toczymy z całym światem. Nie toczymy z samym sobą. My polegamy na polu bitwy nie ze względu na to, że ktoś nas obraża, czy ktoś nas poniża. Nie. My upadamy, bo się zapętlamy i sami siebie kopiemy. Że to z nami jest coś nie tak. Jak się teraz masz? Jest coraz lepiej. Jest dobrze. Ale mam się jedną świadomość. Tą bitwę toczy się codziennie. Wizyty u psychologów w pewien sposób pomagają, na pewno. Ale jeżeli raz się próbował popełnić samobójstwo, to wyjście zawsze jest z tyłu głowy. To jest nasze piętno. Tym zawsze będziemy się mierzyć. Więc jest pytanie, kiedy kolejny raz upadnie? I czy uda się z tego wyjść? Po ostatnim próbie, no, zacząłem już na tym kontrolę. Ale też zacząłem pracować nad tym, żeby móc stanąć w lustrze i powiedzieć: jest w porządku, mamy nowy dzień. Nowy dzień, nowa czysta kartka. Można zrobić dużo dobrych rzeczy.
receptę na to wszystko? Każdy z nas w sobie ma taki pewien głos, nie? Jest wredny czasami. Bardzo wredny. Słuchaj się go. A na pewno na tym nie stracisz. Wyjdziesz na tym najlepiej. Bo ten głos nie chce nic źle dla ciebie. Ale uważaj, bo ten głos też w pewnym momencie ucichnie. Się więcej nie pojawi. Pamiętaj, to nie jest z tobą źle. Jesteś po prostu wrażliwy. I robisz, postępujesz bardzo dobrze. I nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Cieszę się, że miałem możliwość porozmawiania z Kamilem, bo uważam, że temat samobójstw jest tematem ważnym i takim, o którym trzeba mówić, bo po prostu o nim się nie mówi na co dzień. To jest temat tabu, a statystyki są naprawdę wstrząsające. Rocznie w Polsce jest około 10 tysięcy prób samobójczych, a udanych prób, czyli osób, które się zabijają, jest około 7-8 tysięcy. Rocznie na drogach, w wypadkach samochodowych ginie około 3-4 tysiące ludzi, więc zobaczcie, że ciągle się mówi w mediach o wypadkach samochodowych, o zgonach na drogach, a 3 razy więcej osób samemu sobie odbiera życie. I proszę, wyciągnijmy właśnie najważniejsze to, co powiedział Kamil. Ja z tej rozmowy zrozumiałem to, że jak raz spróbujecie sobie odebrać życie, to potem to będzie ciągle do was wracało. Będziecie mieć w głowie właśnie tą drogę wyjścia, ten taki szybki reset, szybkie wyłączenie się, szybkie wylogowanie, ale to nie jest droga. I Kamil też bardzo mądrze mówił, że on szukał pomocy u innych, ale jej nie dostawał. Dlatego, jeżeli wy nie macie takich myśli, to może ktoś wokół was ma jakieś problemy i po prostu czasem warto kogoś posłuchać, bo też statystyki mówią, że 4 na 5 osób, które chcą sobie odebrać życie, dają jakieś znaki, mniejsze lub większe. I Kamil też dawał takie znaki, miał kilka prób i widać było, że to było takie ciche wołanie o pomoc, którego nikt nie usłyszał, nikt nie zauważył, więc jeżeli ktoś tam z was jest, który ma takie myśli samobójcze, to spróbuj komuś o tym powiedzieć. Nawet napisz do mnie. Jest wiele też linii tak, pomocy, gdzie możesz zadzwonić i ktoś ci pomoże, doradzi. Więc trzymajcie się tam ciepło i patrzcie na ludzi wokół i pamiętajcie, że jesteście bardzo ważni i warto żyć. Trzymajcie się. Pa, pa.